Dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukaj, to jest podcast Gamecast, biznes w grach albo gry w biznesie. Jakkolwiek dzisiaj jest z nami Zbigniew, jak tam się nazywa? Zbigniew Wojtania. Co to za podcast? Wojtania, nie wiem, jakiś tam jest. No, teraz ciężko się już wybić, więc trzeba zapraszać ciekawych gości. Dlatego dzisiaj z nami jest Zbigniew Wojtania, człowiek biznesu w Roboto Global. Człowiek w biznesu od lat nastu, więc myślę, że idealnie wpasowujesz się w koncepcję. Ale tak naprawdę, jak cię znam parę lat, to czasami bym nie powiedział, że jesteś człowiekiem biznesu. Ale witaj, witam cię. Ja też bym nie powiedział, że jestem człowiekiem biznesu. Witaj, dziękuję za obecność i udział. Krótkie podsumowanko, intro. Będziemy rozmawiać sobie troszeczkę o biznesie w grach, tych moich odcinków, które może część z was oglądała. Zbigniew nie oglądał, ale to już się podchwalił przed podcastem, że nie miał czasu i w ogóle dopiero się dowiedział, jak go niedawno zaprosiłem, że istnieje coś takiego, więc jakby walczymy każdego dnia. W dużym skrócie trochę o tym, o pieniądzach w grach, o tym, jak się je zarabia. Troszkę o publishingu też pogrywaliśmy sporo tematów. No i mówię, mnie bardziej jara to, jakim biznesem jest game dev, niż jak się robi gry. I też takich gości gdzieś tam zapraszam, bardziej bizdevów, prezesów, marketingowców, ludzi od publishingu, niż artów, devów i ludzi faktycznie kreujących grę. Zapraszam tych wszystkich innych, którzy nie mają swojego głosu i nie mają czasami okazji wypowiedzieć się o tym trudnym fachu nierobienia gier w branży gier. Rozumiem, no powiem ci, że to trafia się idealnie, bo my nie jesteśmy jakby firmą produkującą gry, tylko jesteśmy firmą usługową, która sobie próbuje się przyczepić, jest przyczepiona do branży, która obecnie jest dosyć ciężka. Jesteś serwis providerem. Tak jest. Najgorsze miejsce na ziemi w tej branży. Nie, są gorsze, ale tak? Co jest gorsze? Najlepsze. No. Co jest gorsze? Puzzle platformer? Nie chcę tutaj nikogo obrazić. Co? Robienie puzzle platformerów? A co jest złego w puzzle platformerach? Nie, wiesz co, dzisiaj Kinia wrzucała posta o tym, że to Voldemort game devu to puzzle platformery. Wszystko wraca z czasem. Ludzie się po prostu, wiesz, nudzą jednym gatunkiem, wraca jakiś. No, trzeba coś fajnego zrobić. Nie, ale jakby jest sporo takich obszarów mrocznych, bo porno, albo coś tam, albo gambling. Jest parę tych obszarów gamingu, które, czy w grach, bo nie każdy lubi słowo gaming, które no, nie są na forpoczcie PR-owej, komunikacyjnej, o grach ogólnie. I serwis prowajderzy jako spory serwis, kawałek rynku. Serwis prowajderów do porno. Brawo, Mateusz. Nie, ale to jakby to taka niewielka wiedza jest pomiędzy jednym a drugim. Po prostu chcę, wiesz, skancelować podcast, żeby było popularne, wzrosła wyświetlenia i ten. Ale to wszystko przez siebie. Drodzy Państwo, Zbigniew, dziękuję bardzo, to był bardzo fajny odcinek. Bardzo było miło. Nie, ale tak. Na serio, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień i czemu to robisz to od tak dawna? I to może tak na początek, potem sobie przejdziemy do jakby twojej drogi, jak się tu znalazłeś, ale tak w dużym skrócie. Kim jesteś? Jakie masz oficjalne teraz stanowisko, żeby było tam formalności? Tak, w tej chwili jestem senior bizdevem w Roboto Global i jestem odpowiedzialny za kontakt z klientami, pozyskiwanie nowych klientów, negocjacje ofertowe, to co nie robić bizdev, umowy, to, co tygryski lubią najbardziej. Tak, krótko mówiąc, jeżdżę na eventy, piję z ludźmi. Wiadomo, jak wygląda game dev. Tak, no ja niestety nie pamiętam, jak cię poznałem kiedyś, ale czy kiedykolwiek. Po prostu... Na jednym z wielu eventów. Ja powiem ci tak, ja zacząłem w branży lat temu 24. Jezus Maria. Albo 25. Mój brat wtedy pracował w czasopiśmie, które przygotowywało cover CD, sam pełne wersje. Był wtedy wielki boom. W wydawnictwie chyba było wtedy 3 albo 4 czasopisma.
I oni sobie te gry przygotowywali, trzeba było je przetestować, czy one działają, czy one się uruchomią, czasem też wersje językowe, więc od tego zacząłem. Potem to po trochu zniknęło. Znajomy zaczął pracę, dla którego też to robiłem, bo tam brat miał swojego szefa, wiadomo, i ten szef zaczął pracę gdzie indziej, ściągnął mnie do CD Projektu. Localization Center, taki mało znany epizod w historii CDP-u. Stamtąd tak naprawdę potem przez 2 lata znowu do tego znajomego, który mnie wyciągnął z CDP-u do swojej własnej firmy. I 2 lata później już byłem w Roboto od 2010 roku i powoli była wspinaczka. Od jakiegoś takiego reprezentanta, no po prostu wsparcie działu finansowego, działu handlowego. Potem miałem doświadczenie też w project managementie, więc zacząłem project managerem, byłem project managerem, potem junior bizdevem, potem bizdevem project managerem, potem już tylko bizdevem, a potem już senior bizdevem i tak sobie zostało jest. Do dzisiaj. Tak. Myślę, że więcej już nie chcę, już nie chcę. Jak to jest? Jak to jest? Bo jakby to nie do wszystkich, nie wszyscy wiedzą, ale rozmawiasz na co dzień z, może nie tuzami, może tuzami, możemy chyba tak to nazwać, branży, tak? Bo rozmawiasz z tymi największymi, bo mieliście okazję robić audio i nie tylko audio projekty i coverować i ogarniać polskie wersje największych gier w historii w ogóle ostatnich pewnie ze 20 lat, więc za kawałek tego byłeś odpowiedzialny i rozmawiasz z ludźmi w dużych studiach, w dużych publisherach, więc to jest praca na tym takim managementowym poziomie, więc tak, czy nie? Czy znasz prezesa Xboxa? Tak. Nie. Kogo to najwyższego znasz w Xboxie? Nie wiem, czy kogokolwiek znamy w Xboxie. Okej, okay, dobrze. Któryś ze znajomych zaczął pracę w Xboxie. Nie, Xbox chodzi z swoimi ścieżkami. Tak, akurat zły przykład. Jeśli chodzi o wasz segment, to jest zły przykład. Sorry. Bardzo zły przykład. No to Warner Brothers. Też nic. Niestety pudło. Warner Brothers jeszcze nie znam nikogo. Nie? Nic nie robiliście dla Warnera? Nic? Nie, dla Warnera nie. Dla Warnera to już to robili. No to inni teraz to robią. Proszę, no to najwyższy czas. Z takich firm, które mogę się pochwalić, Sega, bardzo fajnie nam się układa współpraca z Playonem, to są takie bardziej rozpoznawalne nazwy, które mogę wymienić. Resztę boję się, że jest tam jakieś NDA, o których nie mogę powiedzieć, więc tylko rzucam tymi bezpiecznymi pozycjami. No dobra, ale w dużym skrócie rozmawiasz z... Nie tak, jakby... są to publisherzy AAA, AA, ale też nie, że tak powiem, nie zamykamy drzwi przed indie deweloperami. Absolutnie paru fantastycznych kontaktów. Ludzi, którzy self-publishują swoje gierki, nie planują robić tego inaczej. Dobrze. Wszystko zostaje w rodzinie. Ty gdzieś policzyłeś, nad iloma projektami pracowałeś przez te naście już lat? W Roboto, znaczy, tak? W Roboto załóżmy, nie? W Roboto to kilkaset już tych projektów będzie. Który najbardziej zapadł w pamięć? Pracować. Wiesz co? Ciężko powiedzieć, które... Ciężko mi pierwsze, powiedzieć, co ci przychodzi do głowy, zapadły nie? Bo w pamięć. Najbardziej zapadają w pamięć te, którymi było, że tak powiem, najgorzej, nie? Też o to pytam. Nie, no to nie mogę ci powiedzieć, niestety. A nawet bez podawania nazw? Chcę się opisać tylko sytuację. Co było tam sfakapowanego jako smaczek branżowy? Bez nazw, bez... Ty to będziesz wiedział i klient będzie wiedział, ale że jest zagraniczny, to znaczy, więc pewnie nie obejrzy. Największym klasykiem wszędzie jest to, że ktoś ma znajomego, który zna jakiś język, bo kiedyś mieszkał w Berlinie i on zna niemiecki i on sprawdza na przykład tłumaczenie i mówi, że to się nie da, nie, w ogóle jest beznadziejne, ale jakieś przykłady, nie, bo to jest całe w ogóle beznadziejne, wiesz, i to jest takie coś, co wpada ci w pamięć, nie? No tak, bo wszyscy wszystko wiedzą lepiej. Bo tak, bo wy tłumaczycie jakby na tam 10 różnych języków gry, tak. Nie tylko na polski. Tak, to musimy powiedzieć, na języki to wszystkie.
Okay. Tak naprawdę, te, które się w grach jakkolwiek liczą, czy to w wersji, wiesz, gry mobilne, które mają niekiedy więcej języków, chociaż teraz jest niewielka różnica między Steamem a Google Playem, bo wchodzą nam na pecety malezyjski, wietnamski i to się tak naprawdę zatarło pięknie. Także mogę powiedzieć, że robimy wszystkie języki, które mogą kiedykolwiek być potrzebne do tłumaczenia gry. Jasne. I też jakby tłumaczycie Yautio kompleksowo, ale też nie, czy na wszystkie języki? Czy... Wiesz co, to zależy. Audio, jesteśmy przygotowani na to, żeby, wiadomo, audio nie ma nagrań na malezyjski, wietnamski, indonezyjski. No. Maksimum, co się wydarza, to Brazylia, Turcja, z takich bardziej egzotycznych, wiadomo. Brazylia, nie wiem, czy już mówiłem? Hiszpania, Francja, Niemcy, Rosja. Nie, no wiadomo. Czasem się Polski trafi tak naprawdę. Ale core tak naprawdę mało kto nagrywa w tej chwili na inne języki niż angielski, tak? Bo jest to znaczny koszt. Coś właśnie się zmieniło w tej perspektywie, jak widzisz, języki, na jakich pracujecie, czy któreś rynki te pozakorowe, tak? Czyli poza tam Europa Zachodnia plus dosłownie parę ryneczków, czy któryś z rynków sobie wyrósł z kraju tak. nietłumaczonego na kraj tłumaczony przez ostatnie, załóżmy, 10 lat? Tak jak mówię, zaczyna nam rosnąć, nie wiem na ile popularna była Korea. Korea teraz się coraz częściej pojawia. Pojawia się arabski częściej. I tak jak mówiłem, te języki azjatyckie, które były wcześniej wszystkim znane, ale nie używane, czyli Indonezja, Wietnam, Malezja. To tak naprawdę są języki, które się pojawiły tak częściej ostatnimi czasy. Zaczyna nam się pojawiać trochę Rumunia. Okay. Indie? No. Na Indie rzadko, bardzo rzadko. Okej. Okay. To jest ciekawe, nie? Że to jest dosyć duży rynek, ale tam się nie tłumaczy. Dlatego, że, nie wiem dlaczego, może dlatego, że językiem urzędowym jest tam angielski. Tak. Znaczy mi w ogóle się, jak pamiętam, jak sam zaczynałem 10 lat temu, czy wprowadzenie Galactusa, czy w ogóle gdzieś tam o myśleniu poważnie o pracy w branży gier, no to wtedy były takie sygnały, że Indie będą zaraz po prostu tam. Wszyscy wiedzieli, że Chiny są super ważnym rynkiem. Gdzieś tam w okresach 2008 roku, który de facto był, wiesz, 3 kryzysy temu, tak? I 2 wojny światowe i tak dalej. To wówczas ja pamiętam takie rozmowy, że te Indie już zaraz tam będą mega rynkiem, że tam będą setki miliony graczy. Co się znaczy, absolutnie chyba nie w takiej skali nie wydarzyło, nie? Bo nadal to jest olbrzymi rynek, ale... Są gracze na pewno, ale to jest kwestia jeszcze tego, skąd oni biorą gry, nie? Tak, bo to nadal jest chyba jednak mocno spiracony rynek. Tak, z tego co zdążyłem się zorientować, to jest też częsty problem, tak? Tak, no bo... Że fajnie, wszyscy tam grają, ale żebyś to zwróciło... I mówię, no, tak jak mówiłem, też angielski jest na tyle popularny, że jeśli już ktoś chce kupić grę, to myślę, że może spokojnie grać po angielsku. Ale chyba cały Bliski Wschód razem z Indiami pozostał takim mobilkowym rynkiem, nie hardkorowo PC-towym. I pomimo, że jakby skalą ludzi przebijają i akurat, nie wiem... Pawilon irański Game Dev na Gamescomie, pamiętam, jeszcze w 2011 roku. I jednak nadal z tego Iranu tych gierek parę tam wychodzi, ale... Nie jest jakaś lawina, nie? Tak, no to znaczy duży kraj, tak? Bo gdyby to był kraj europejski, mający te bodajże ile, 80 milionów ludzi, tak, mieszka w Iranie? Czy 100? Już teraz nie pamiętam. No to byłby absurdalny rynek, ale chyba jednak przez 10 lat się drastycznie niewiele zmieniło w tej części świata, tak? Bo... Wiesz co, może nie dokładnie w Iranie, ale wiem, że z tamtego rynku są inicjatywy takie, żeby właśnie wypromować te gry i one będą się pojawiać. Tylko najpierw wiesz, to jest duża różnica kulturowa. Tak. To, co u nas jest super, to tam już niekoniecznie, nie? Więc tu jest też ta granica. To jest tak samo jak, wiesz, jeśli chcesz oficjalnie wydawać gry w Chinach, to też musisz tą grę przygotować naprawdę mocno, bo są duże wymagania od rządu, bo to rząd musi przejść.
No i co właśnie myślisz teraz o Wukongu? O jakby sukcesie gry, która... Powstawała w bólach przez bardzo, 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 bardzo długi czas. Mhm. Myślę, że znaczy to jest wielki sukces. Gra jest fantastycznie, fantastycznie wygląda graficznie. Jest bardzo konsekwentnie przygotowana. Naprawdę wielki szacun do twórców tej gry. Natomiast już jest, ja w niej jeszcze nie grałem. Natomiast to, co widziałem w internecie, że jest to wielki jakiś też baner propagandowy tak naprawdę dla Chin. Nie wiem, ile w tym prawdy. To jest tylko to, co czytam. Tak, wiem, że teraz bardzo popularne jest właśnie to zjawisko wydawania się oficjalnie w kinach i przechodzenie przez wszystkie te procedury i przygotowanie swojej gry. Bo oni, wiesz, niektórzy muszą grę przygotować drugi raz, tak? Tak. No, te Chiny jakby są za dużym rynkiem, żeby go sobie odpuścić, tak? Dokładnie. I nawet influencerzy z growi starają się nie wspominać Tajwanów w trakcie swoich streamów, bo potem wiedzą, że jest przypał, tak? Tak. Co jest, no jakby, no jest trochę smutne, tak naprawdę, tak? Że influencer się musi pilnować, żeby ktoś tam mu w trakcie streamu nie rzucił wolny Tajwan, bo albo że Tajwan jest krajem, tak? No bo potem zostanie skancelowany przez Chińczyków, nie? Pomijając gry na Steamie, tak? No bo też mieliśmy takie śmieszne case'y, także. No, sytuacja geopolityczna, to jest smutne, że to tak wpływa w ten sposób, nie? Ja. W Space Marine nagrałeś dwójkę, czy jeszcze nie? Czy ty jeszcze nie grałem. Ja grałem w gry, ale ja mam taki backlog, że ja wczoraj skończyłem Titanfalla dwójkę, bo w końcu mi się udało go, wreszcie pamiętałem, żeby go dodać do wishlisty, wreszcie go kupiłem. Sprawdzę sobie, że muszę sprawdzić, kiedy on miał premierę. Wiesz co, mam tyle gier po prostu już do przejścia, mam bardzo mało czasu. Jeśli mam czas grać, to gram z synem w jakiejś Warframe'a, w Division 2, w Deep Rock Galactic, który jest po prostu fantastyczną gierką. Space Marina 1 bardzo ogrywałem. No. Space Marina 2 już całego obejrzałem. Leci okay. Sobie, jak sobie pracuję, leci sobie w tle i tam sobie coś tam, wiesz, coś tam sobie obejrzałem, wiem już wszystko. Fantastyczna gra. Fantastyczna gra. Tylko dla faktu, Titanfall 2 to 8-letnia gra. Ktoś nie pamiętał. Tak. Ja jestem starym człowiekiem. Mam duże odległości. Ja gram nadal w gry z lat 90, więc jakby no. Ja ostatnio Tacticsa zainstalowałem Fallouta, więc wiesz. Poprzejdę go po raz trzeci. Bardzo fajna gra, no. Tak, ja w ogóle uważam, że bardzo dużym przeoczeniem branży jest to, że nie robi się remasterów. Robi się, ale to jakby... Nie robi się aż tyle remasterów, bo było tyle fantastycznych gier, które ludzie nadal grają i nikt nie podejmie się zrobienia tej gry. Kurczę, nawet nikt, ona nie będzie miała nowego kontentu, wiesz, nowych questów, ale nie wiem, nowych to nie jest, dialogowych. To nie jest chyba... To jest chyba kwestia pieniędzy, w sensie... Każde studio szuka pomysłu na swoje tam IP, tak? Jakby robili nowego IP, bo trochę tych deków na Gamescomie, na Gamescomie przeleciałem różnych, no i jakby wszyscy mówią kolejną swoje oryginalne story o tym, że jest tam zagubiony bohater i jakby stara się coś tam zrobić dużego, nie? I sobie myślę, tak. To absolutnie nie ma sensu, nie? O ile nie masz super... piszących ludzi, tak, bo nie oszukujmy się. Większość ludzi robiących gry, w sensie takich indyków z pięcioosobowym teamem, tam nie ma kogoś, kto faktycznie umie pisać. Nie ma kogoś, kto umie zrobić story. Na 98%, nie? I jakby za każdym razem robienie swojego własnego od nowa IP o ratowaniu świata i potem też jakby staranie się sprzedania tego, że to jest auto, to jest nasze nowe IP, super świat, super story i tak dalej. I jakby ja patrzę na to i myślę, jakby wiecie, że sprzedajecie to komuś, kto grał w latach 90. i słyszę te same story od 30 lat. No wiesz, no dla mnie nie jest nic absolutnie autorskiego. Jakby fajnie by było, gdyby wzięli się za jakiś tam remaster, ale mniem, że te remastery wychodzą od właścicieli IP, inicjatywa i budżet i zaangażowanie niż od studiów. Jakby fajnie by było, żeby tam 30-osobowe studio się, wiesz, odezwało
i nie wiem, chciało zrobić Myfa dwójka, tak? Remaster, tak? Czy jakiejkolwiek tam gry z przełomu wieku. Znaczy... Gry strategiczne, ja mówię, jakby jest... wiesz, jakby trochę jest różnica pomiędzy tymi lat 90. A teraz. Jeszcze nie? Wiesz, problem jest taki, że niektóre remastery, które wychodziły, po prostu pokazały ludziom, że nie, dlatego że były niedopracowane, nikt ich nie kupił, albo było dużo zwrotów. Nomen omen Warcraft 3. Tak. Który, wiesz, no, gdyby ta gra była dobra, no to ona naprawdę by znalazła swoje miejsce, tak, ludzie do tej pory grali. Natomiast ona no, była po prostu niedopracowana, tak, i zastanawiam się, jak to jest możliwe po sukcesie oryginalnej trójki, żeby tak zwalić remaster, nie, bo ludzie naprawdę czekali na tą grę. Znaczy, nie wiesz, rozumiem tego. StarCraft... Pieniądze leżały na ulicy, nie? Wersja HD jakby StarCrafta, ten remaster, ale to tak naprawdę facelifting był gry. On zrobi swoje, ale w ramach no, całego zamieszania... Wiesz, tak? Ja gram do dziś jakby mega. Mega czerpię z tego przyjemność, bo to jest nadal po prostu bardzo fajna gierka. Jest teraz stworzona na przykład na Switcha. Na Switchu się nią fantastycznie. Tak, no bo jakby powinno się ja już grać. Wygląda, nie? Bo jakbyś grał tą poprzednio, to by się tylko zrzygał, ale ta zremasterowana jest naprawdę fajnie zrobiona. Gdyby prawa do IP nie były tak z założenia drogie, tak, bo teoretycznie każde IP holder, duże studio, duży publisher, jak usłyszy, że ktoś chce zrobić jakiś remaster naszej gry, no to okej, okay, to walimy cenę. Kto tam do ciebie dzwoni? Będziemy. Żona, a kto? To niech ogląda, a nie dzwoni. Powiedz, że może, tak. Może pozadawać pytania na czacie. Ja przekażę wszystko. Nie. Zaraz wyjdzie, że miałeś ziemniaki kupić i miałeś już być w domu gotować, a tutaj nie, się... Ja jestem w pracy do 17. Myślę, że nie jesteś gotujący mąż. Ja no. Uwielbiam gotować. Bardzo jestem, dobrze, też popieram. Z wykształcenia jestem, przecież mam dwa tytuły zawodowe w gastronomii i hotelarstwie. God damn, panie widzisz, kolego. Widzisz, no. kto jedyne, by się spodziewał? Zostało, to teraz jak jeżdżę na eventy, to mogę najwyżej ocenić hotel, czy on spełnia wymogi na te gwiazdki, które ma, czy nie. Okej. Popisowe danie twoje? Mam popisowe danie, ale jest to bez nazwy. Nie potrafię powiedzieć. No, zapiekanka. Zapiekanka z konkretnym składem. Jest tam zielony groszek, wołowina, mielona, ryż, ser i różna kompozycja przypraw. Okay. Jak zrobisz to dobrze, zajmuje ci to pół godziny, cała rodzina jest najedzona i jest to fantastyczne. No nie, a drugie to są wątróbki tam z cebulą i jabłkiem. Okay. Otoczone boczkiem, takie rolatki, jak się to odpowiednio nie przesmażysz, no to też. No widzisz. Takie danie pod wódeczkę, no. nie kuś, bo wiesz, jakby nie aż tak daleko pracujesz. Ale tak, to branżowe wyzwanie, tak. Żebyś na kolejne GDE zrobił ze sobą i przywiózł pojemniczek. Będę pamiętał w takim razie. Dobrze, powiedz mi jeszcze teraz w takim razie o Roboto i tym, co jakby, czym się zajmujecie, bo jakby macie fajne story jako firma. Ja trochę tej historii znam, trochę tej, której jakby się nie wydarzyła, ale to jakby też nie jest public, więc nie bardzo o tym możemy chyba gadać, nie wiem w sumie, ale jakby powiedz troszeczkę, jak się ta historia firmy zmieniała, czym dzisiaj jest Roboto jako trochę więcej niż jedna firma i trochę też o tym segmencie z serwis providerskim, ale to może już na jako kontynuację tego. Gdzie jesteście teraz? Powiem ci tak, w tej chwili jesteśmy z dwoma biurami w Warszawie, z ponad setką współpracowników na zewnątrz. Może nie zacznę od tego, co jest teraz, tylko zacznę od początku. Wiesz, firma powstała, i to jest fantastyczna historia. Dzisiaj o tym myślałem, właśnie mówię, o czym ja będę na tym podcaście opowiadał. Pewnie będzie pytał mnie o tym, jak powstała firma. Historia powstania firmy jest fantastyczna, bo to stworzył jeden człowiek, który od początku, też z tego co kojarzę na studiach, już sobie mówił, że on będzie tłumaczył gry, bo był też dziennikarzem growym, Bartek. I w 2002 roku
powstało Roboto, było chyba jednoosobową firmą. Bartek właśnie zaczynał pierwsze tłumaczenia. I od 2002 roku tak naprawdę kiedy to był też chyba ten moment takiego boomu, kiedy była Cenega, kiedy był CDEP i wszystkie gry wychodziły w Polsce i była potrzeba tłumaczenia tych gier na polski. Z tego względu to była masa, bo wtedy mniej więcej też niedługo potem zacząłem sobie tą swoją przygodę, bo to chyba był 2005, 2006, czekaj, który to był. No jakoś tak, bardzo dawno temu. Niby bizdev, ale ciężko z matmą, Jeszcze po dinozaurach, nie z matmą, tylko z pamięcią. I dookoła jedno nazwisko, znaczy dookoła tyle ludzi opowie tylko jedno nazwisko. Nie wiem, co wszystko chowa. Mniejsza z tym. W 2007 był taki moment, był pierwszy przełomowy, bo tak naprawdę trochę zaczynały się kończyć te polskie wydawnictwa. I była krótka piłka, tak? Czy firma idzie w więcej języków, czy jednak zostanie sobie na tym poziomie tego jednego języka polskiego. I to jest to, co Bartek bardzo często powtarza, że tak powiem, ucieczka do przodu, tak? Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Tak. I to też fajnie zadziałało, udało się podpisać fajne umowy, tu też rozpoczęła się ta współpraca z tymi wydawcami AAA, którzy nagle, wiesz, już nie ma polskich wydawców, którzy by robili te polskie gry, to oni będą to sami robić, tak, no ale kto to będzie robił? I to była taka szansa, wiele firm się na to rzuciło i nie, wiesz, tak naprawdę rynek się podzielił się tymi wydawcami, ten rynek firm outsourcingowych, serwis providerów. I tak naprawdę ja dołączyłem do firmy, jak było 25 osób, tak? Chwilę później już było 50, dali się obejrzeliśmy, już było 100 osób na pokładzie, tak? Bo do tego doszedł QA. W 2012 roku zaczęliśmy nagrywać polskie wersje językowe do gier, do tych AAA-ów. Tylko potem właśnie sobie, dlaczego mamy nadal outsourcować to, tak? Skupiliśmy studio, stąd drugie biuro, mamy własne studio nagraniowe, które nagrywa nie tylko na język polski, bo w Polsce jest cała masa aktorów na wszelkie języki, tak? Tematnych. I to nie mówię, że to są ludzie, którzy rozumieją ten język, tylko aktorów, tak? Ludzie, którzy świetnie sobie z tym radzą. Więc nagle się okazało, że wiesz, to działa. Potem było już naturalna kolej rzeczy, klienci, słuchajcie, to robicie to i to, a ja bym to jeszcze, jakbyście robili QA, a to ja w ogóle wchodzę w to, bo to będzie komplet, tak? No i powstał QA Lab, który w tej chwili jest bardzo fajnie rozwinięty. Jeszcze jest chyba Plajon, nie wiem, czy mogę to mówić, ale mówię. Także to, wiesz, i to jest fantastyczne, bo to wszystko powstało bez żadnego, wiesz, no, to powstało siłą woli Bartka i Domy, tak? Z pomocą fantastycznych ludzi, którzy byli tutaj zatrudnieni. I to bez żadnego starszego brata, bez inwestycji, tylko po prostu wszystko, że tak powiem, siłą woli i ciężką pracą powstało. To jest fantastyczna historia, tak jak o tym popatrzysz. Wiadomo, tak. W tej chwili rynek w tym roku jest taki, że jak to dzisiaj nawet powiedziałem, w tym roku nic mnie nie zaskoczy, bo już były takie, wiesz, no, masz ugadany projekt, nagle firma przestaje istnieć. Firma się chwali, robimy 3 projekty, zaraz będziemy budżetować 2, ciach. 2 firmy zamknięte, tak, 2 studia deweloperskie zamknięte, nie robimy, nie, na chwilę, dopiero w przyszłym roku. I wiesz, i to jest też tutaj, płynnie przeszedłem, nie, z historii firmy na to, jak bardzo zjebany jest ten rok. Przepraszam za wyrażenie. Nie wypipkamy tego, bo czemu nie? Ale oglądają się dzieci? Nie, przepraszam. Wiesz co, nie wiem, ja nawet kiedyś tam nie sądzę. Myślę, że to taka materia dosyć trudna, bo jakby podcast tam o grach, gdyby był po prostu o grach i gadamy sobie, jaka gra jest jaka, to byłoby okej. Okay. A wiem, że ta nasza tu materia taka biznesowa jest taką trochę wiedzą ukrytą i skomplikowaną.
podrzucałem dla sąsiada, żeby tam posłuchał, jest właścicielem firmy, sobie jakiejś tam, prawda, spedycji bodajże, coś w tym stylu i potem do mnie wraca na kolejnym spacerze psa i mówi, ty Mateusz, nie, to jakby, to nie dla mnie, nie, jakby ja rozumiem gry, czasami gram jakieś w gry, ale to, co wy gadacie, to nie jest content dla mnie, nie, i wtedy zrozumiałem, aha, no faktycznie, rozmawiamy o rzeczach, które no, nie są jakby codzienne, nie, i jakby, więc mnie nasze dzieci nie mają tutaj u nas jakiegoś punktu zaczepienia. To, co widzę ostatnio te trzy, od pandemii tak naprawdę, nie? Mhm. Pandemia po prostu wykręciła rzeczywistość do takiego stopnia, że i teraz powoli to, że tak powiem, rzeczywistość wraca do tego starego trybu, który okazuje się, że już nie jest tak dobry, jak był wcześniej. Mhm. No i ciekawe, co będzie w przyszłym roku, tak? Bo ptaszki śpiewają, że ma być jeszcze gorzej. Ja z drugiej strony mogę powiedzieć, że opowiadają się będzie jeszcze dobre gorzej? Rzeczy. Tak. Że ma, to w ogóle druga fala teraz będzie. Ale to jeszcze słyszysz gorsze, jakby tak? Od publisherów, od inwestorów, czy nie, od studiów? Od różnych. Okay. Od producentów sprzętu do publisherów, przez inwestorów. Chociaż każdy inwestor ma zupełnie inne, mam wrażenie, zdanie w tej kwestii. Okej. Okay. Tak. Znaczy, no, podstawowy problem branży to jest to, że jest za dużo gier, tak? To chyba każdy się zgodzi. Gier jest za dużo. Tak? 30 gier, czy 40 już w tej chwili wychodzi na Steamie dziennie i to jest... No tak, ale absurd, czy... Ja powiem szczerze, jakby różne rzeczy słyszałem na Gamescomie, ale to, że wychodzi 40 gier na Steamie dziennie, ja nie wiem, czy to aż tak strasznie przeszkadza w robieniu biznesu potencjalnym, twoim jakby klientom czy firmom, z którymi rozmawiasz, które mają, wiesz, dwie czy trzy gry w pipeline'ie i mają inwestycje za dwa lata, ale potem się jakby wszystko crashuje, nie? Znaczy, ja wiesz, nie wiem, ja czy wiem, to że jest związane z tym, że jest dużo gier indie wychodzi na Steamie. To jest problem dla średniaków, ale dla kogoś, kto ma dwa czy trzy studia kupione i robi projekty warte, czy mające budżet produkcyjny 50 czy 80 milionów dolarów, czy tam no niech będzie naście milionów dolarów co najmniej, czy dla nich problemem jest, wiesz, jakiś tam kolejny, niech będzie puzzle platformer, który wychodzi na Steamie, czy kolejny, nie, wiesz, znaczy... karcianka, tak? Roguelike'owa? Tu bardziej mówię o tym segmencie, wiesz, AAA, tak? Że to jest takie, bo ci duzi sobie poradzą, tak? No. Gdzie ten nowy Star Wars Outlaws odniósł sukces chyba tylko i wyłącznie reklamowy, bo ta sama gra też tylko słyszałem, widziałem gameplay i to nie porywa, tak? Natomiast z drugiej strony wychodzi, wiesz, Space Marine się sprzedał w momencie, kiedy powiedzieli, robimy Space Marine 2, tak? No to już był sprzedany. Tak. Tego typu gry. Pomimo, że to też nie jest rewolucyjna gra, bo jakby to też nie wszędzie widzę w recenzjach gdzieś przypomnę, no, że to jest... Wiesz, kwestia tego, czy potrzebne są te super rewolucyjne gry, czy istniejące rozwiązania można zrobić w taki sposób, żeby ta gra była atrakcyjna? Można, tak? Wiadomo, że licencja jest bardzo dobrze znana, bo GW nad tym ciężko pracuje. Ja też mówię, wrócę, tak rozumiem o tym Space Marine, bo to jest też fantastyczna historia, tak? Niedawno okrywałem sobie znowu jedynkę, tylko że bardzo lubię tą grę, bo jest soczysta. Też siedzę w bitewniakach od dłużej jeszcze niż w game devie, więc tym bardziej przymknąłem. Ale jesteś fanem 40, tak? Czy jesteś fanem ogólnie bitewniaków? 40, Batla, ogólnie okay. Bitewniaków. Lubię figureczki małe, miniaturki, to jest im mniejsze, tym lepsze, tak? Tych gier jest też w tej chwili mnóstwo, ale mówię, wracając do tego Space Marina, bardzo konsekwentnie i fantastycznie jest to przejście z jedynki do dwójki, tak? Tam nie ma jakby takiej szarej strefy w tym, nie? Jest ten nasz główny bohater, którego na końcu jedynki zabrała Inkwizycja. Na początku dwójki wszystko się wyjaśnia, gdzie on był, co on robił. Potem przez grę jest opowiadane, dlaczego tak było. Wszystko jest wyjaśnione. Jest to przejście jego do tego nowego trendu, tego Ultima Founding, czyli przejście na Primarisa. Pojawiają się nowi postacie, wzmianki o Primarchu, który też wrócił. Jest już nowy, ulepszony Kalgar. Fantastyczne po prostu wprowadzenie wszystkiego. I to wiesz, i to wchodzi bardzo przyjemnie, nie? Nie ma takiego przesytu. To jest to, na co czekałeś tak naprawdę. Patrzę na tą grę i to jest kurne. W sumie nie wiem, na co czekałem,
Nie potrafiłem powiedzieć, zanim gra wyszła, ale jak wyszła i zobaczyłem, tak, to jest. Jest dobrze. To jest to. Zauważ też, że jakby uniwersum dobrze sobie radzi, tak, bo były okresy przez te ostatnie 20 lat, czy 20 parę, że Warhammerowe tytuły, albo Warhammerowo-40-kowe tytuły różnie sobie radziły, że często, że co któryś tam tytuł to był flop absolutny, bo był takim cash grabem i nic z gry nie wynikało. A tutaj jakby masz, wiesz, no Space Marine, ale jakiś tam Bolt Gun, Boże, jak się nazywała ta strzelanka koopowa w czterech, w czterdziestki? Jak? Darktide. Tak, dokładnie. Darktide, no. I jakby trochę tych tytułów dobrych, albo wiesz, bardzo dobrych, przez parę ładnych ostatnich lat, one jakby regularnie tak trochę chyba boostowały też fanów uniwersum. I ten czterdziestka się zrobiła trendy, nie? Znaczy, wiesz, na 40 w tej chwili Games Workshop, że tak powiem, mam widać to, że figurki to jest już w tej chwili poboczne, to wychodzi przy okazji, bo są przecież te zabawki, które sobie stawiasz na półeczkę, pozujesz, są gry, no bo wszystko możesz kupić z 40, tak? Masz bryloczki, kurczę, zeszyty, tak jak wiesz, to jest w tej chwili IP, to jest naprawdę na wielką skalę i te figurki, mam wrażenie, że to z sentymentu nadal wychodzą, bo pieniądze tak naprawdę ta firma ma zupełnie z czego innego, nie? I też teraz ma być w końcu ten film, czy serial z Henrym Cavillem, tak? Czy to jakby jest jeszcze w takim wczesnej... Ostatni stage jest taki, że on podpisał deala z Amazonem. I jak patrzę na seriale Amazona, jak Fallout i ten, to mam dobre przeczucie co do... Nawet ten Rings of Power na drugi sezon mi się podoba, oglądam i czekam na kolejne odcinki, fajny. Pierwszy był taki męczący, ale ja drugi jest już spoko. Zasnąłem na pierwszym odcinku chyba ze 3 razy. Pierwszy sezon cały był straszny. Nie, ale ja mówię pierwszym odcinku tego sezonu, nie? Więc jakby... Tak? No. To lubi, mi się podoba, nie? Znaczy ja jeszcze nie zasnąłem. Jakby nie jestem, nie należę do jakichś tam hejterów strasznych, bo jakby cieszę się story takim po prostu i oglądaniem, więc jakby jakiekolwiek tam były złe rzeczy w jedynce, w pierwszym sezonie, to mi się tam w miarę też przyjemnie go oglądało, tylko teraz tutaj ten drugi jakoś, nie wiem, czy trafiały na moje złe dni, że byłem zmęczony, ale autentycznie zasypiałem. Nie mówię, że to jest, wiesz, nie mówię, że to jest arcydzieło i też... trzeba na to patrzeć jako jakaś taka mniej, taka jak to powiedzieć, żeby nie urazić, mniej oficjalna jakaś taka wersja rocznicowa, to jest adaptacja, mam wrażenie, bo tam się pojawia teraz, tak. Uwaga, spoiler alert, tą Bombadil się pojawia, którego mi brakowało w filmie, bo to był fajna rzecz, fajny był ten rozdziałik, taki wiesz, bajeczkowy, i on się pojawia w tym seriale, co mi się bardzo podoba. Byłem zaskoczony, że mi się to podoba, że on się pojawia, tak? No, ja parę tam opinii czytałem, że dobrze, że on się w filmie nie pojawił, bo by trochę zaburzył równowagę. No, film był równowagę, super mroczny, tak. Może i tak, nawet w wersji reżyserskiej. Ale tutaj pasuje mi do tej koncepcji tego, jak wygląda ten serial, to pasuje. I mówię, tak wracając do tego Cavilla, wieści były takie, że on podpisał się z Amazonem, tak? Ale podobno coś była mowa, bo teraz jest bardzo głośny temat, kobiet Custodes. Nie zaczynajmy tego tematu, bo to... Coś tam było, jakiś woke temat, którego nie chcę się ruszać. Tak, podobno Cavill się też tam wypowiedział, że to jest nie do końca, bo to jest zresztą jego ukochana armia w 40. Więc nie wiem, jakie będą losy tego. Widziałem u niego na socialach, że ostatnio grillował, więc to jakby było chyba... Chyba jest wychillowany i chyba sobie tam pracuje nad tym. Mam nadzieję, że pracuje, bo może z tego wyjść coś fajnego, tak? No nie wiem, czy nie wyjdzie z tego najbardziej... Nie wiem, czy nie wyjdzie największy, bo jakby Fallout ma... Fallout jest Falloutem, ale no myślę, że... Jest świetny, ale myślę, że Warhammer ma większe możliwości. Z Warhammera można w końcu kiedyś pewnie będzie zrobić film, trylogię na miarę Władcy Pierścieni, bo tak naprawdę od Władcy Pierścieni
i od Matrixa nie trafiły nam się, i Harry'ego Pottera nie trafiło nam się aż tak dużo dobrych trylogii, takich mega filmów, nie? Takich absolutnych historii, które zawładnęły naszymi mózgami na całe dziesięciolecia. Fallout to jest przygoda, Władca Pierścieni to jest przygoda, trochę tam wojowania, natomiast 40, no to jest, wiesz, there is only war. Tak? Mamy 40 tysięcy, jest tylko krwi. Wojna. Tak. I teraz pytanie, czy da się zrobić coś takiego jak z Andorem, że Gwiezdne Wojny bez Rycerzy Jedi to jest spoko, bardzo spoko wyszło. Natomiast pytanie, czy tutaj zrobisz tych Space Marinów, jak są Space Marini, no to będą się klepać i będą się tylko klepać, to będzie nuda i mimo wszystko, mimo że widowiskowa, to nuda. A jak będą to zwykli gwardziści, czy też 40 jest bardzo rozbudowana, tak? To pytanie, tak. Jak to wyjdzie, no. Ciekawostka. Jestem, jak to wyjdzie. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Dobrze pogadać o biznesie, a potem o figurkach, które zawładną potencjalnie, myślę, jakąś tam sferą popkultury. Czyli są po prostu... Bo to jest zabawne, tak, że IP, które wychodzi z bawienia się figureczkami, wychodzi na, że będzie najbardziej perspektywicznym, jednym z najbardziej perspektywicznych IP uniwersów w popkulturze pewnie za chwilę, tak naprawdę. Więc to, nerdy do boju. Ciekawe, niestety nie widać takiego zacięcia firmy do tego, żeby te gry figurkowe wychodziły coraz lepsze, coraz nowocześniejsze. No, eksperymentują trochę. Ja tam nie jestem zadowolony z tej nowej edycji, bo znowu jest tego za dużo. Zasad i różnicy wszystkiego, ale nadal nie ma naprzemiennej aktywacji. Jeszcze poczekamy. Dobrze. Powiedz mi jeszcze w takim razie o branży jako takiej, bo już tam powoli jakby zbliżamy się do końca, więc wiemy, kim jesteś, skąd pochodzisz, figurki i robota jako takie. Powiedz mi teraz, jak w ogóle widzisz, bo rozmawialiśmy o tym także, że kryzys jest, ja po Gamescomie mam feedback od paru zachodnich studiów i wszystkim o tym opowiadam, bo jest to dla mnie trochę uderzające, że parę studiów francuskich, niemieckich spotkałem, paru osobowych, które podostawały po 200-300 tysięcy euro grantów i jakby oni nie widzą kryzysu, nie? Jak im się mówi, że jest kryzys, to oni pytają, jaki kryzys? Że no. Jest jakby fragment branży, który tam rozumie, że jest jakby taki globalny gdzieś tam kryzys, tak jak ty mówisz, że to jest źle i jest gorzej, albo będzie jeszcze gorzej. I jak sobie się spotykamy na GDC w San Francisco, czy na GDE u nas w Polsce, to ta polska rozmowa o branży gier jest taka, przetrwaliśmy ten rok, to sukces, nie? I potem się spotykam z kimś na GDC, z jakimś młodym studiem, bo jakby te same story na Gamescom i te same na GDC w San Francisco pod tytułem, no jak tam u was? No jest nas 4 osoby, no, dostaliśmy grantu tam 100 koła, tam na kolejny napisaliśmy, więc jakby robimy sobie grę, nie, jest fajnie, no nie, fajnie się spotkać, mówię, ale jakby wiecie, że wokół was, w całej branży, jakby tam jak się temu przyjrzeć, to aż kipi, tak? Że krew się leje, flaki i jest ciężko, nie? No jest ciężko i tak naprawdę te wszystkie granty, to ja to pojmuję w ten sposób, że to jest coś, co zakrzywia tak naprawdę rzeczywistość, bo już mało kto robi grę za swoje pieniądze, tak? A kiedykolwiek robił? Robili kiedyś, bo nie było grantów. Byli ludzie, którzy były pieniądze i te pieniądze potem wracały w postaci dużej sprzedaży. Natomiast to ostatnio, wiesz, każdy ktoś sobie zakłada sobie studio i czytasz potem na matchmakingu. Jesteśmy młodą firmą, właśnie pracujemy nad swoim IP i chcemy spotkać się z inwestorem, nie? Fajnie. No. Tak. Czyli chcecie sobie robić tam giereczkę, dostać sobie, siedzieć sobie na pensyjkach i komuś zależy, czy ta gra wyjdzie? Czy komuś zależy, czy ona się sprzeda? Ile jest historii takich, że gra właśnie, wiesz, została była nadmuchana tak naprawdę, żeby... No ale wiesz, jakby w Hollywood jest tak zawsze, tak? Od zawsze. Tak wszystkie historie... Znaczy, nie wiem, no jakby... Czy trzeba robić gry za swoje pieniądze? Czy jakby to musi o tym być? Jakby rozumiem, że tam founder może włożyć jakieś tam pieniążki. Tak jak w Hollywood. To jakby... przychodzi...
no może Spielberg to nie, ale większość filmów tych kultowych z lat 80., na przykład 90., jak oglądałeś na Netflixie film z That Made Us, większość tych filmów to szalony scenarzysta przychodzi do producentów w Hollywood, ma super pomysł i dajcie mi pieniądze. I w 8 na 10 case'ów tam dwóch czy jeden na 10 ma pieniądze ze swojej jakiejś tam kiebzy, żeby dołożyć, ale całą resztę daje Hollywood. Daje pieniądze na zrobienie pomysłu. Same. To samo co u nas, tak? Przychodzi czterech zajarańców i robią grę, nie? Producent zawsze musi być, nie? No ale czy ta formuła się powinna zmienić, czy nie powinna się zmienić, bo nie wiem, jakby wiesz. Nie mam pojęcia o filmowie. Mam wrażenie, że tak było od absolutnie zawsze. Natomiast w naszej branży było to rzadziej spotykane, tak? No bo teraz wy w Roboto też jakby otworzyliście studio, robicie swoją grę, ale za swoje wszystko. Obecnie za swoje, tak. Natomiast to, co dzieje się w Robotoro, to proszę do Jacka. Ja się na tym nie znam. Dobrze, to Jacka też. Zarobiony jestem. No, okej, ale w dużej skrócie... Panią człowiek, który ma duże pojęcie o branży, w przeciwieństwie do mnie. Tak, wiem. Znam go troszeczkę i gdzieś tam obserwuję. Ale tak, no... Powiem, że jakby... to się występuje. No. Dobrze. Robicie za swoje, więc to jest spoko, ale większość branży... Czy większość branży robi za swoje? Mi się wydaje, że większość właśnie nie robi za swoje. Właśnie nie robi za swoje, tak. Ale to... Czy to się zmieni? Nie robi za swoje i... znaczy, to się już nie zmieni według mnie. To się zmieni się tylko ilość studiów, tak, bo tych pieniędzy nie będzie dla wszystkich. Będą, wiesz... Znaczy, no już nie ma, jakieś... tak. No, no już to... nie ma, znaczy... Są, ale jest je trudniej zdobyć, tak? W tej chwili wymagania, ale też jak patrzę na gry... Byłeś na Gamescomie, popatrzyłeś sobie na gierki i tak naprawdę na tych wszystkich stoiskach regionalnych i na stoiskach indie to były fajne gry, bo to tak naprawdę ze świeczką było szukać czegoś, co mógłbym powiedzieć, że kurczę, chciałem to zagrać, tak? Wiesz co, to jest trudne pytanie, tak, no bo wydaje się, że zawsze jak się przejdzie i to można ponarzekać, że nic ciekawego nie widziałem, nie? Ale to tak jak i na PGA, wiesz, przejdziesz się po hali indie i mówisz, nic ciekawego, nie? Ale potem patrzysz, no było pokazane, nie wiem, 50 gier, czy 60, czy 70 na hali indie, pewnie nawet nie, ale niech będzie, plus minus, no i wśród tego masz to 3, 4, 5 naprawdę fajnych gier, tak? Czy to jest dużo, czy to mało? No moim zdaniem, jeśli z 10% pokazywanych gier na targach jest fajne, nowatorskie i ma perspektywy, no to i tak jest spoko cyfra, tak? To statystycznie jest dużo. Jak na targi. Nie wiem, jak na Gamescomie do tego dotrzeć. Znaczy, myślę, że to był podobny procent, tylko że gier było dużo, dużo więcej, nie? Ale wiesz, ja też nie mogę się wypowiadać, bo ja gram bardzo specyficzne gry, tak? Gra musi... Na przykład rozpaczam bardzo nad serią Advent Rising sprzed X lat. Gra, która po prostu była zaplanowana jako trylogia, rozbiła się po pierwszej części absolutny flop, bo był znowu za duży marketing zrobiony i gra się nie zwróciła, ale gameplayowo fantastico. Historia okej, ale gra była absolutnie świetna. Nie miała drugiego życia w którymś tam cyklu potem? Nie, absolutnie nie. Została zarżnięta po prostu po pierwszej części. To remaster za 5 lat. Flopem. Chciałbym, wiesz, bo to była kurczę taka prosta, w miarę banalna historia, ale jednocześnie takim jakim twistem. Polecam Advent Rising, gdzie zaczynałeś jako zwykły człowiek, a na koniec to po prostu rzucałeś z czołgami w przeciwnika, nie? Okay. To było. Pytanko mam ze streama Open Development / Community Led Development. Czy widzimy tu jakieś trendy? Czy odniesiesz do tego, czy nie? W sensie może nie. To... Widzisz, bo to jest trochę bardziej devowe pytanie niż biznesowe tak naprawdę, nie? Ja powiem szczerze, też mi ciężko się do tego odnieść, gdybyśmy byli producentami, to pewnie byśmy mogli się do tego odnieść. Jakby ja ze swojej perspektywy widzę, że na pewno zmienił się troszeczkę trend i się otworzyło
to, że studia ze sobą bardziej kooperują, bo jest bo dwa studia robią grę i jest dwóch publisherów do tego, tak? To jest spoko, ale to jeszcze nie jest szerokie, a w perspektywie takiego open developmentu nie wiem, czy jest, czy może się przekształcić w coś dużego tak naprawdę. I jak tutaj znaleźć w tym, odnaleźć biznes i opłacalność dla wszystkich. Gra jest, co przecież gra, ludzie nie robią gry, deweloperzy nie robią gry, żeby sami w nią grać. Przecież z rodzinami, tylko robią ją dla tego community, tak? Więc im bardziej pozwalasz community na to, żeby miało zdanie, tym lepiej, tak? Znaczy już community-led development jakby już się dzieje, tak? No bo jakby early access w takiej formie... To jest właściwy kierunek, wiesz. To nie możesz powiedzieć, że słuchajcie, fajnie, że lubicie naszą grę i chcecie jakieś rozwiązania, ale mamy własny pomysł w ogóle. I nie. To jest droga donikąd, tak? Bo robisz tę grę jednak dla tych ludzi, a nie dla siebie i dla swojej wizji. Więc to inna ja kwestia, bardzo że... popieram to, żeby właśnie jak najwięcej tego wpływu, tylko że wiesz, nie to, że wiesz, że robisz absolutnie wszystkie dziwne rzeczy, które community by chciało, bo to jest droga donikąd, tak? Tak i jakby jednocześnie też gra chyba musi mieć odpowiednią już masę zbudowaną, żeby na community się opierać, tak, no bo jakby nie wszystkie gry na Steamie, na forum jakby kipią, tak, no jakby się buduje to i buduje, ale ostatecznie tak naprawdę tylko duże albo jakieś takie mega perspektywiczne albo wspierane przez duże studio, dużego publishera społeczności no mają jakąś tam masę już zbudowaną, tak? Większość gier tak naprawdę ginie oczywiście w masie innych gier, ale też dlatego, że jakby zbudować jakiś engagement, no to trzeba mieć coś naprawdę, naprawdę dużego do zaproponowania dla społeczności. Nie trzeba daleko szukać fajnego przykładu, bo Chernobyl Light z Farmy 51 właśnie w ten sposób dwójka powstaje. Oni posłuchali community, wiadomo, tak. że wiesz, w granicach rozsądku i ta gra w tej chwili to jest pomysł tego, jak community chciałoby widzieć tę grę, przynajmniej z tego, co mi ostatnio chłopaki mówili. Jest fantastyczne. To, tak. Wiesz, niekiedy patrzysz, tak się dziwisz, naprawdę? No tak. I wiesz, i ludzie faktycznie podoba im się to i chcą w to iść, chcą potem tą grę, którą deweloper im stworzy, oni chcą, będą grali, no tak wszyscy wygrywają, nie? Nie, no jakby community stało się korem wszystkiego, tak, no bo dosłownie jeszcze parę lat temu... Community jest klientem, nie, więc jakby tak, oni ci zapłacą pieniądze za to. Tak, ale parę lat temu, czy tam na pewno dekadę temu, tak, no nikt nie mówił o tym, o budowaniu community, nie było pojęcia takiego, tak, raptem się ono pojawiło, pomimo, że było zawsze, ale jakby przekształciło się w coś bardziej namacalnego. Jaka jest przyszłość tego? W erze Discorda to jest mus, nie? Bez Discorda to cię nie ma, tak? Facebooka możesz nie mieć, Twittera możesz nie mieć, ale nie masz Discorda? Prawda? No, tak, tak, tak. Co będzie robota dalej w tej perspektywie? Co? Ty nie masz Discorda? Robota nie ma Discorda, żartuję, a po co nam Discord? A to wiesz, to jakby krok po kroku, nie? Znaczy dla mnie Discord jest i tak tylko jakąś iteracją tego, co gracze zawsze mieli w jakiejś tam formie, tak? Bo czy to był TeamSpeak, czy inne narzędzia. Znaczy, ja pamiętam, w latach 90. już były do tego czaty, żeby gracze ze sobą gadali, tak? I to tak, ale wiesz, tutaj masz, najfajniejsze jest to, że wszystkie gry możesz mieć, wiesz, wybierasz sobie, ja mam, mój Discord wygląda w ten sposób, jest X po prostu gier tabletopowych, do tego jest te gry komputerowe, wiesz, Deep Rock Galactic, Community, Division, i tam sobie siedzę, tak, i wszystko mam w jednym miejscu, i wszystko mnie alarmuje, tu się coś dzieje, i tak naprawdę nie muszę łazić po tym samym, mam wszystko w jednym miejscu, i to jest dla mnie też duża oszczędność czasu, tak. Są ludzie, którzy rozpaczają, bo ja bym chciał, żeby to było to stare forum, naprawdę? Nie. To nie działało, tak. Tak, jak tak. Teraz potrafi działać Discord, tak. Gdzie możesz sobie od razu zrobić czat wideo dzięki temu, możesz sobie dziomków z forum złapać i sobie z nimi, wiesz, voice chata otworzyć i grać sobie z nimi w giereczkę, nie? Rewelacja. No i wszystko jest jakby demokratyczne, więc jak coś nie działa na community, czy na Discordzie, jak się zacznie coś złego dziać, to jest sygnał, że coś się nie tak dzieje z grą, więc jakby ciężko też tam... Tam od razu się dowiesz, tak naprawdę. Jeśli tam będziesz miał sygnał od razu tego, co jest nie tak.
Tak. Dobrze, słuchaj, moi drogi, bo już nam powoli się kończy czas i trzeba jechać po dzieci do przedszkola i szkoły. Ty masz troszkę dalej i chyba masz starsze dzieci. Niemniej dziękuję ci bardzo za udział. Powiedz mi jeszcze na sam koniec dwa słowa albo trzy porady dla młodych, które może gdzieś tam, może nie dzieci, ale młodzi może gdzieś tam nas słuchają, czy zaczynający pracę w game devie, żeby im powiedzieć rady od starego pana bizdeva, jak się odnaleźć w tej branży, albo na co zwracać uwagę, albo ogólnie jakąś swoją złotą poradę, jako rada zbycha. No, rada zbycha jest taka, robisz grę dla innych, a nie dla siebie. Jak chcesz robić grę dla siebie, to jej nie wydawaj. Jak robisz znaleźć to miejsce, bo często robiący gry nie umieją grać w gry, albo nie wiedzą, w co lubią grać inni gracze. I jakby po prostu ich to nie obchodzi, bo są artystycznymi, wiesz, wolnym umysłem i oni sobie robią giereczkę taką, jaką oni by chcieli i w ogóle nie, wiesz, a potem co, nikt tego nie kupuje, przecież to jest takie wspaniałe. No nie, no, słuchajcie, oglądajcie, rozglądajcie się, słuchajcie. Czy jest jakiś test online, że może game developer wejść i wpisać, jaką grę chce zrobić i wyskoczyć? Następna rzecz, jaką zrobi Galactus, no. Znaczy, teoretycznie od tego jest, wiesz, Discord i karta Steamowa. Jeśli tam ci po prostu nie żre albo nie rośnie, no to to jest chyba ten sygnał, że to jest jakby coś tam nie działa po drodze. No, to prawda. Ale okej. Okay. Wiesz, no, taki rynek jest bardzo ciężki, więc trzeba dokładnie się zastanowić, czy chce się na pewno to robić. No i na pewno warto sobie w innych studiach też trochę posiedzieć, popatrzeć, jak to wygląda, zanim się w to mocniej wejdzie. Dobrze. Tyle, no. Dobrze, dziękuję ci. Trzeba myśleć przede wszystkim. Myślenie ma przeszłość. Bardzo dobra rada. Zbycha, trzeba myśleć. Zbychu dobra rada. Tak, my możemy zrobić taki regularne porady, także spiszę od ciebie całą listę i potem będę wrzucać HR-owe porady. Musisz myśleć, chłopie, musisz myśleć w tej pracy. Wcale to nie zabrzmiało boomersko, ale tym bardziej ci dziękuję za obecność i mądre słowa. Wszyscy tu jeszcze chyba milenialsa. Jacek jest młodszy. Ale no nie jest chociaż nie jest w sumie milenialsem, ale zoomerów jeszcze nie miałem, więc myślę, że na to też przyjdzie czas. Jeszcze raz ci dziękuję za obecność i za mądre słowa. Powodzonka życzę i do usłyszenia. Mam nadzieję, jeszcze się złapiemy na jakimś tam odcinku. No, do zobaczenia w przyszłości. W Poznaniu, no, niedługo. Tak, to już w sumie zaraz, więc też zapraszamy wszystkich. Dokładnie. Na PGA i na Gica. I cóż, dzięki bardzo, trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Cześć. Hej.